Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladki, z dzisiaj ze mną Ola. Hej, hej. Kontynuujemy naszą zabawę w Arku. To jak obiecaliśmy, w dzisiejszym odcinku zajmujemy się Megapithecusem. Były różne wasze teorie a propos tego, czemu Giga się nie przeniósł i tak dalej. Z tego, co się domyślam, po prostu trzeba na nim siedzieć. Mam małego laga już. Wszystko wspaniale. Niestety jest za dużo struktur, to jest single zbagowany, coś, więc ty będziesz siedziała na tym, ja sobie usiądę na Rexa. Co się zmieniło w sumie to tyle, że mamy futrzane sety, a tak to jeszcze zamieniliśmy się bronią, więc co Ola ma RPG. Spinkę od razu. Co, zawołaj? Zawołać sobie spinkę. Spinkę od razu, bo się już we mnie zboguje. Dobra, więc tak, ja mam Fabricated Sniper Rifle, czyli po prostu tą snajperkę, o to i tyle, a Ola ma RPG. I tak na początku go nie użyjemy, więc mamy wszystkie artefakty. Oczywiście znowu Artifact of the Strong trzeba było sobie przyzwać. I Megapithecus zostaje przyzwany, więc Olu, lecimy. Lecimy. Zmieścić się raczej w tej bańce, ten Giga, na spokojnie. On jest chociaż, on jest naszą jedyną nadzieją, jeśli chodzi o tankowanie obrażeń. Tak naprawdę. Ciekaw jestem, ile by mu zdjęła ta małpa naraz. 5000? 10? Zaraz wiesz, idziemy na niego, puścisz Giga, on jeden kamień, dziękujemy. Ja bym się zdołował. Okej. Okej, Megapithecus się przebudził, jesteśmy w sumie ze wszystkim, chodź Spinek. Chodź Spinek, zaraz puszczę Rexa, on sobie wyjdzie stąd tutaj na spokojnie. Zaraz będzie można się z nim pobawić. Idziesz tu z tym Giga jakoś tak, nie wiem? Weź go zawołaj, niech idzie na... No wiesz co. Wiesz co, małpek jeszcze nie przyszedł. Jeszcze nie przyszedł? Nie, nie przyszedł. Małpek jeszcze nie. On jest tam zbagowany chyba, wiesz? O, to fajnie, to chodźmy. A nie. Nie jest zbagowany, ale musimy tam podejść, wiesz? Ja ciebie nie widzę. Stoję na Reksie. A widzę małpkę, no. Widzę. Wow! Holy shit, już nie mam pół zdrowia. Okej, poszło szybko. Poszło bardzo szybko. Aha, to zwłoki z Pino poleciały. Boże, ile on tego zrespił. Na te kamienie musisz uważać. Wiem, ja tu... A to przelatuje przez ciała zdechłych dinozaurów. O, Giga dostał tego, Rage'a. Nie wiem, czy teraz jest z RPGa dobry pomysł. O! On, no, myślałem, że na nas się rzuci. Po nogach mu strzelam w sumie na chwilę obecną. Kamień. Ten kamień się odbił od ciała Spino, wiesz? Więc raczej nie powinien nas tu trafić za tym ciałem. Ale ja nie mogę się ruszyć. Czekaj. Nie mogę cię wypchnąć. Nie mogę dalej. Nie mogę cię wy... Holy shit. Trafił mnie z kamulca. Trafił mnie z kamulca tak bezpośrednio. Możesz się zrespić? Próbuję. No, jestem. Jesteś u Megapithecusa? Czy na plaży? Tak, jestem. Nie, widzę mapę z areny. A ja mogę się zrespić? Na... No, kliknij byle gdzie, żeby się zrespić. Respawn random location. Respawn random location. A, dzień dobry. O, czemu jestem nagle na plaży? Byłam tam, ja biegłam do góry. Nie, zniszczyłeś to. Bardzo fajna mapa, bardzo fajna arena. Polecamy mocne... Ile damy? 0,7 na 10. Mocne 0,7 na 10, no. Więc nie wiem, czy w sumie arena jest zbagowana, czy o co chodzi. Na Bradmadar można było się respić. Ty możesz się respić, a ja nie mogę się respić, więc nie wiem na czym to wszystko... Ja jestem przez chwilę, a potem mnie z powrotem bierze na plażę. Znaczy wyciągacie na plażę z tego powodu, że ja się zrespiłem. Nie, bo ja jestem... Przecież ustawiłeś tak, żeby mnie nie teleportowało do ciebie. No tak. No nie wiem czemu tak jest, ale działa to co najmniej dziwnie, nie wiem czemu mnie wywala za każdym razem, a ty możesz się tam teoretycznie zrespić, więc... Jest to dziwne, to był chyba najkrótszy odcinek w całej serii Arka na singlu, jeśli chodzi o to, jak widzieliście, Megapithecus jest trochę za bardzo przekokszony i trzeba mieć naprawdę mega stworzenia, żeby móc w ogóle coś mu zrobić, bo z broni to chyba nie najmniejszego sensu nie ma. Widzę, że dobrze się bawisz na żółwiku. Masz w ogóle, myślisz, że jest jakaś taktyka, żeby bronią go rozwalić? Wiesz co, myślę, że najlepiej go RPG-ami po prostu. RPG-ami, no ale też musiałeś mieć zwierzęta, które by się nim zajęły. I to takie, które musiały być naprawdę bardzo i to bardzo władowane w zdrowie, jeśli chodzi o to. Cóż, nam się nie udało, ja z góry spisywałem te wszystkie bossy na straty, bo zrobić to solo czy w duecie to nie jest nic, powiedzmy, prostego, ale się widzę bawi z żółwiem. A ja kończę ten odcinek, mam nadzieję, że wam się w jakiejś części podobał i może zajęło nam to dosłownie pewnie ze 2 minuty, bo wszystko szybko zginęło, nie wiem też ile zdrowia mu zabraliśmy, póki co komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć! O, drugi! Drugi wypełzł z ziemi. Nie! Pa, pa!